Okej, tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony kanał Czas to Pieniądz, czyli zarabianie w internecie i tak dalej, i tak dalej. No, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najłatwiejszy sposób w ogóle jak zarabiać w internecie. Będzie to handel, z handlu dużo osób stało się milionerami i tak dalej. Więc tutaj spokojnie można nawet wyciągać, nie wiem, zyski typu 1000 zł dziennie, to nie jest takiego nic w sumie trudnego, ale trzeba się trochę postarać i trochę się tego pouczyć i tak dalej, więc ja dzisiaj Wam pokażę sposób, który Wam pozwoli zarobić duże pieniądze, pokażę Wam jak zacząć bez inwestycji w ogóle i na jakim sposobem w ogóle tutaj handlować, ponieważ no dobra, no można sobie handlować czymś, ale tak sobie teraz można pomyśleć, ale czym handlować? No to ja generalnie Wam pokażę, o co tu chodzi, żeby właśnie porównam po prostu dwie strony, czyli to jest Allegro, czyli polska strona, gdzie po prostu sprzedają ludzie różne rzeczy i dla porównania dam AliExpress. I teraz chodzi o to, że my na AliExpress będziemy szukać jakiegoś produktu, który jest strasznie tani. No nie, ja tak generalnie sobie chyba 5 minut temu przeszukałem kilka rzeczy, właśnie porównałem z Allegro i z AliExpress. No, w sensie tu jest AliExpress i tu jest Allegro. I Wam zaraz pokażę, jakie rzeczy ja znalazłem i tak dalej. I teraz po pierwsze, słuchajcie, powiem Wam, że jest taka promocja, czy coś takiego można to nazwać, ponieważ mam link specjalny, przez który właśnie, jeśli Wy się zarejestrujecie, to dostaniecie $20, czyli zobaczcie, na start w ogóle, jak to zrobicie, tam nie wiem, jaki jest kurs dolara, ale tak przyjmijmy, że właśnie, że no 2, nie, 3,8, proszę bardzo, to tam wyjdzie Wam około 80 zł, mniej więcej, no 76 zł. Więc jakby na sam start, jeśli nie macie jeszcze konta na AliExpress, jeśli założycie z tego linku w opisie, Wy dostajecie około te 80 zł. Dzięki temu już możecie sobie coś, no nie wiem, kupić sobie i potem sprzedamy to na Allegro. Więc to jest tak na sam początek. No jeśli macie już konto, no to albo zakładacie sobie nowe i wtedy też macie te jakby dodatkowe pieniądze, a jeśli no macie cały czas te stare i nie chcecie nic robić, no to po prostu musicie coś wpłacić. I teraz okej. Sęk w tym polega na tym, że z AliExpress ogólnie te produkty jadą bardzo wolno, chyba że tam weźmiecie sobie lepszą przesyłkę. Ja Wam zaraz pokażę. Tutaj nie mam w ogóle konta jakby zaktualizowanego, no ale jak dam kup teraz... Aha. Najpierw podaj brakujące informacje. Aha, no pewnie dlatego, że nie mam ten, że nie mam jakby w ogóle co to jest za głupie coś. No ale dobra. Jak większość wie, z AliExpress zwykle jak dajecie tam tą darmową dostawę, to jedzie to około 3 miesiące. Tak maksymalnie w sumie, ale jakby wiecie, czas oczekiwania na paczkę jest dosyć dłuższy. Przy czym, że te wszystkie rzeczy są z Chin, jak widzicie. To jakieś takie, nie wiem co to jest w ogóle, ludzik z Minecrafta i tutaj jakieś takie dwa baloniki, to kosztują około 4 zł. No więc jakby tu wszystkie rzeczy z Chin są tańsze i teraz Wam pokażę, jak łatwo można zarobić. Ja sobie tutaj znalazłem właśnie też coś z Minecrafta, dlatego tutaj w wyszukiwarce pokazują mi się takie podobne rzeczy. Tak, zobaczcie, tutaj sobie znalazłem taki zegarek. Tutaj właśnie jest taki śmieszny... Nie wiem, co to w ogóle jest, jakieś to jest dotykowe światełko Minecraft i to jest budzik LED-owy, no nie? I tutaj widzicie, kosztuje to $5, czyli to będzie około, no to jest 6 razy. No w sumie zobaczę tak typowy teraz kurs dolara. Kurs dolara, proszę bardzo. Wejdziemy sobie, kurs dolara. 3,81 jest aktualnie, więc chyba, że bo ja się coś wpisałem, o, to ja to od razu mi Google tam wpiszę. No to dobra, inaczej dolar tu, o tak ja zawsze robię. No 3,83 jest, no dobra, no to mam około tam $6. To zobaczcie, to jest 22 zł. No dobra, no to tutaj będzie tak średnio, bo teraz dolar wzrósł, więc to tam nieważne. Ale tu chciałem porównać do tego, że tutaj te zegarki jakby na Allegro kosztują jakby tam 20... Chociaż zobaczcie, tutaj jest 49 zł z dostawą, więc to już jest 5 dych jakby, więc tutaj nawet nie pomyślałem. A tutaj z dostawą pewnie będzie jakoś za darmo, jeśli tam wybierzemy sobie taką tańszą dostawę. Więc to i tak jest jakby dwa razy taniej niż na Allegro. No ale tutaj słabe porównanie, bo teraz jakby
No chyba, że tam, no zobacz, tutaj też są jakby te takie 29, tutaj już o, ale to już jest inny jakiś taki, w ogóle nie wiem, kto by chciał takie coś kupić. Więc tutaj pierwszy przykład taki dosyć słaby, ale tu mam lepsze. Tutaj znowu znalazłem coś z Minecrafta i to są jakieś takie miecze, zobaczcie. I ten miecz kosztuje tam około 15 dolarów. Więc jak sobie wpiszemy, jak znowu 15 dolarów, to wyjdzie, że to kosztuje 57 zł. Tutaj z AliExpress. A tutaj na Allegro takie generalnie dosyć podobne, w ogóle nie wiem czy to, aha, nie, to są po, no, to są we, no to są te dwie rzeczy, czyli tutaj kosztuje dwa razy drożej, czyli zobaczcie, że tutaj już ktoś może sobie sprowadzić trzy takie miecze, zapłaci około 150 zł, no tak ponad 150 zł i może to sprzedać, jeśli sprzeda te trzy miecze, to dostanie tam drugie 150 zł, więc jakby wyjdzie w ogóle na 100% zysk. I dobra. Tutaj była taka opcja. I teraz wam pokażę właśnie tutaj, to też sobie zamknę. Tutaj jest jeszcze lepsze. Tu są Lego w ogóle, które znalazłem. I pamiętam, że kiedyś, jak ja byłem mały, chyba albo ten zestaw, albo jakiś inny mi się tak bardzo podobał. Nie wiem, czy to był ten sam. Ale dobra. Tu jest zestaw z policją. I zobaczcie, on tutaj kosztuje 32 dolary. No to wpiszemy sobie 32 dolary. To jest tylko 122 zł, w tym AliExpress. A tutaj na Allegro to jest 340 zł. Praktycznie 3 razy drożej niż tutaj. Czyli widzicie, możecie sobie, nie wiem, kupić około. Inwestujecie w taki zestaw na przykład. I skoro on kosztuje 122 zł, to ok, kupujemy sobie 10 zestawów. 10 zestawów, to wydajemy 1000 zł, 1022 zł. To sobie tak od razu policzymy, sobie wejdziemy w niesamowity nasz kalkulator. I kupiliśmy 10 zestawów, wydaliśmy to właśnie tam 1020, no tak około tyle. 1220 zł około. Mamy kupionych 10 tych zestawów. I potem sprzedajemy je. Już uznajmy, że dobra, że tutaj ten typek ma tam jakiś właśnie zysk na 340 zł około. Więc my chcemy, żeby, no bo tutaj zobaczcie, to jest dużo poleceń i tak dalej. O, zobaczcie, oni też mają w ogóle 100 sztuk wykupionych, czyli my możemy teraz sobie wejść na kalkulator znowu i policzymy, że dobra, że on ma za 340, my chcemy, żeby nasze szybciej się sprzedawało, bo jesteśmy nowymi klientami i tak dalej, więc pewnie w tej liście, jak tam będziemy wyszukiwać to wszystko, to nie będziemy na górze, ale jeśli ludzie zobaczą, że cena jest niższa, to typowo będą chcieli kupić, czyli zobaczcie, 10 zł, no 10 tych zestawów i uznajmy, że dobra, nie 340, czyli no, na przykład damy 310, żeby nie było, że tak ten, przynajmniej tam te 30 zł staniej, żeby nie było. No więc mamy na przykład tutaj 3100 zł. No i teraz po odjęciu z tego 1220, zobaczcie sobie, będziemy mieli dosyć duży zysk. Odjąć, no 1220, to nam wychodzi 1800 zł zysku. I po prostu tutaj już widzicie, że coraz lepiej się opłaca. Tutaj przedtem jak były te miecze i tak dalej, to były małe. Ale jak widzicie na przykład tutaj w Lego jest taka fajna rzecz, że no tutaj na polskich tych sklepach sprzedają je dosyć drożej, a tutaj sprzedają je dosyć taniej. I zobaczcie, i tutaj generalnie też można tu hurtowo kupować i tak dalej. I teraz zobaczcie, no. Ja takie rzeczy szukałem dosyć niedługo, no zobaczcie, tutaj mamy na przykład polecany jakiś piórnik Fortnite'a, to zaraz poszukamy, okej, okay, tylko to się tak chciało, zaraz poszukamy to w ogóle dla studentów, nie wiem jaki student by chciał mieć w piórnik Fortnite'a i tak dalej, ale dobra, zobaczymy sobie teraz, piszemy sobie Fortnite, piórnik, proszę bardzo, i pewnie strzelam, że jest taki sam, no zobaczcie, i tu jest taki sam, tylko że to jest chyba tak właśnie w podobnej cenie, jak tutaj zauważyłem, więc tutaj no nieważne, jednak teraz jest podobna cena, ponieważ tam dolar urósł, więc tutaj nawet chyba wyjdzie tyle samo, nawet więcej, widzicie, więc tutaj niestety teraz było to nietrafione, ale poszukamy czegoś innego na przykład, więc my tutaj w piórnik sobie weźmiemy gdzieś tam dalej, i poszukamy, nie wiem, co tu możemy znaleźć sobie. Możemy też albo poszukać, bo ja też nie bardzo ogarniam, co znaleźć sobie. Na przykład, nie wiem,
No, najłatwiej będzie Lego, bo kiedyś się interesowałem Lego i tutaj widzę, że jest taniej, więc dobra, zobaczymy tak właśnie, żeby nie było, że tutaj wam kłamię, to wpiszemy sobie na przykład jakieś Lego i znajdziemy sobie jakieś takie śmieszne Lego, które może będzie gdzieś tutaj w necie. Dobra, tutaj widzę jakieś takie śmieszne podróbeczki są, ale no na przykład przejdziemy sobie, bo widziałem tutaj wcześniej było Lego Star Wars i tutaj zobaczcie, tutaj jest jakiś ten. O, tu jest za 38, tu jest za 36, okej. Okay. Tu jest zniżka 20%, no tak w sumie podobnie. To jest, co to jest za zestaw Lego? To jest jakiś Millennium Falcon, co nie? I on tutaj też widzicie, że jest na takiej zasadzie, on tak wygląda. To są takie jakieś tam śmieszne figureczki. Chociaż to chyba nie jest ten sam, o który mi chodziło. A ten za 38, ten ma więcej figurek. Więc zobaczymy, bo tu jest chyba bardziej ten Legit. Bo też nie za bardzo się znam, ale weźmiemy ten za 38, co nie? I tu jest dużo figurek, więc tutaj tam, we wcześniejszym, nie wiem czy to 4, 5, 6, 7, a tu było, to jest chyba więcej, albo mi się wydaje po prostu, bo tutaj wkleili, ale dobra. Mamy tutaj zestaw, który tam kosztuje około te 38-36 dolarów, więc sobie weźmiemy 38 dolarów, 145 zł, czyli tak w przeliczeniu około 150 zł. Kosztuje taki zestaw. Teraz zobaczymy, ile kosztuje taki sam na Allegro. Tylko Lego Star Wars. Myślę, że jak tak wpiszę, to już znajdę ten zestaw. Tu są jakieś takie pierdoły. O, tutaj jakieś w ogóle pełno za 500. Proszę bardzo, znalazłem. To jest chyba dosłownie to samo. Zaraz obczaimy. Tak, tutaj są te same figurki. I zobaczcie, jak tutaj się będzie wam w ogóle opłacało to sprzedawać. Tak, to jest to samo. Tutaj zobaczcie, tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem figurek. Siedem figurek, więc to jest dosłownie to samo. Tutaj będzie zysk taki, że kupujecie sobie to właśnie. Co kosztuje 150? 145, dobra, więc też kupujecie sobie 10 zestawów tych Lego, to w ogóle będzie super zysk. No to tak samo. 1040, no uznajmy, że już to 45 tam około, to będzie jakby te 10 zestawów takich. Tego Millennium Falcon i sprzedajecie je. No dobrze, tutaj też znowu. Typek ma. O, ma 5 sztuk, tylko mu zostało, więc też jakoś mniej. Ale zobaczcie, typek ma za 800 zł. My chcemy, żeby nasze właśnie te zestawy Lego się szybko sprzedały, więc uznajemy, że sprzedamy je nawet stówę niżej. To będzie niesamowita promocja. Pewnie tak myślę w ogóle. Więc zobaczcie, więc my dostaniemy z 7000, nie, no tak. Właśnie 800, no tak, no 7000 złotych w ogóle dostaniemy, jeśli to sprzedamy. Więc jeśli odejmiemy od tego 1400, to mamy już dobrą, pokaźną sumkę, ponieważ wtedy nam wyjdzie 6500 zysku w ogóle za to, że zainwestowaliśmy 1500 zł, więc to jest naprawdę dosyć duży zysk. Oczywiście też trzeba znaleźć kupujących i tak dalej, więc albo możemy to na Allegro reklamować, albo gdzieś indziej, ale spodziewam się, że jeśli ktoś znajdzie taki zestaw, to jest dosłownie ten sam. Zobaczcie, ten sam zestaw, wszystko takie samo. Tylko nie wiem, na ile to jest legitne, chodzi o te klocki Lego. Czy to są też takie Lego, czy to są jakieś takie inne podróbki. Ale zobaczę sobie jeszcze, o. Zobaczymy sobie jeszcze w ogóle na Allegro. Bo teraz patrzymy na Allegro, a zobaczymy, ile ten wyjdzie nam w cenie. O, no tutaj widzicie, to się oscyluje. Zobaczcie, nawet to jest ten sam zestaw, tutaj w ogóle był najtańszy na Allegro. Ale tutaj nawet ludzie sprzedają go po tysiaka, więc tak, i to jest ten sam numer chyba. Więc to jest naprawdę dużo. Więc zobaczcie, więc jeśli byście sprzedawali. No tutaj są też na ceny.pl, to są też jakieś inne. Ale zobaczcie, no jeśli byście wystawili ofertę za 700 zł, no to byłaby jedna z takich no z niższych ofert. Nie, chociaż no dobra, ktoś już tutaj wystawił za 700 zł. Ale widzicie, że tutaj jakby, no to nawet za 600 zł, to i tak macie zysk 6000, a wydaliście 1000 zł. No i tutaj widzicie też, tutaj ktoś to próbuje tak staniać, no, żeby było coraz niższe. Więc widzicie mniej więcej, na czym to polega. Chodzi tu o to, że wyszukujecie na AliExpress jakieś rzeczy, nie wiem, no ja tak przykładowo pomyślałem, że to mogą być zabawki dziecięce, no nie, bo
Bo nie wiem, co tu jeszcze można znaleźć. Nawet nie wiem, czapkę można sobie jakąś taką śmieszną znaleźć, czy coś, nie wiem, jakieś buty i tak dalej. Ale według mnie, no, zabawki, no to są takie najbardziej optymalne, no bo każdy ma inne rozmiary i tak dalej, więc rozumiecie. A tutaj na przykład zobaczyłem właśnie, że Lego ma dosyć właśnie tutaj, że to jest dosyć tanie to Lego i po prostu można sprzedać tutaj w droższej cenie. Też jak właśnie mówię, że nie wiem, czy tutaj nie będą te takie jakieś chińskie Lego, że to w ogóle jakieś takie jakby z innego, bo są te Lego, nie wiem, jak ktoś się zna, to rozumie, że tam są jakby z innych firm też są produkowane, bo tam chyba było, nie pamiętam, ale było coś takiego innego, więc jak widzicie tutaj można jakby dużo zyskać. I teraz właśnie jak mówiłem, jeśli zarejestrujecie się z tego linku w opisie, możecie dostać również te 20 dolarów na sam początek, więc możecie sobie, nie wiem, coś kupić nawet tańszego, tylko nie mam pomysłów, co tutaj są. Może komputer przeszukamy, to jest AliExpress, czyli na przykład o, sport i rozgrywka, może coś tutaj znajdziemy. Chociaż tutaj to nie wiem, nie mam pojęcia w sumie. Znajdziemy jeszcze jakąś śmieszną rzecz. Tylko nie wiem, samochody, uroda, zdrowie, sport, matka i dzieci. Gdzie są zabawki? Zabawki to jest takie właśnie najlepszy w sumie taki coś do znalezienia. O, tutaj nawet są w promocji jakieś, więc poszukamy sobie. Tu jest nawet taki dron w ogóle do kupienia. Nie wiem, na ile to będzie legitne, więc my sobie poszukamy, nie wiem. Tutaj jest jakiś chomik, tylko nie wiem, czy ja takie rzeczy znajdę w ogóle. A, to są sklepy, a ja chciałem zobaczyć po prostu listę zabawek. Jak tutaj, aha. Drony, najlepsze sklepy, zwierzęta, no to pluszowe jakieś rzeczy. O, na przykład świnkę Pepe, o, to tak myślę, że tak typowo. No tutaj mamy świnkę Pepe, co nie? Aha, i to co w ogóle? Cztery takie figurki i one kosztują, o, na przykład tutaj są za 11 dolarów. Dobra, to teraz sobie wpiszemy tą świnkę Pepe. Świnka Pepa. Nie wiem, czy takie coś się tu znajdzie. A nie, to jest w ogóle na AliExpress. To nie, coś źle. To ja przed chwilą nie. Tu patrzę na AliExpress. I teraz wpiszemy tutaj na Allegro. Świnka Pepa. O, proszę bardzo, już jest. Tu są jakieś minifigurki, a ja muszę znaleźć pluszaki. Nie wiem, czy tutaj pluszaki będą. To ja wpiszę jeszcze pluszak. Pluszak. O. No tutaj jest. Sama na przykład świnka Pepa kosztuje te 43 zł. A tutaj w tym tutaj były w ogóle podwójne. To były za 11 dolarów chyba, tak. Okej. Okay. Dobra, czyli uznajmy tak. Teraz według mnie tutaj jest cały ten zestaw tych świnek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chociaż tutaj to jest jakiś listonosz, więc on w ogóle nie będzie potrzebny. Uznajmy, że kupujemy, dobra. Bo tutaj samej świnki, o, tutaj jest to za 19, to jest, ma 19 cm. O, i to jest ta sama świnka, bo ona ma też takie coś. I to jest też ta sama świnka i to są pojedyncze, zobaczcie. Czyli kupujemy sobie dwie takie świnki i one kosztują 9 dolców. Czyli zobaczcie sobie, weźmiemy teraz znowu w kalkulator, wejdę, bo chyba tam, a nie. No tak, znowu tutaj wyszedłem z tego, więc wejdziemy sobie dolar do PLN i tak dokładnie też wam pokażę, że o, gdzie tutaj była ta świnka głupia, tutaj była świnka i tutaj była świnka. Na Allegro taka właśnie ta świnka kosztuje około właśnie te 43 zł, tutaj obie świnki kosztują 9 dolarów, czyli to będzie około 40 zł, tak mniej więcej, 34, a jakbym był tak dokładny, to podam w sensie 9,10, o. Tylko tu są przecinki? Są przecinki. O. To 34 zł. Kupujemy sobie dwie świnki. A sprzedajemy potem je osobno. I tutaj razem wychodzi, że sprzedamy je za 86 zł. Czyli wychodzi nam właśnie. To wychodzi nam ponad 100% zysku. I to widzicie, że jest taka mała inwestycja. Na razie tylko na przykład 30 zł inwestujemy. I potem to sprzedajemy gdzieś tutaj w takiej śmiesznej cenie. Czemu? Pluszak kosztuje 100 tysięcy złotych. No dobra, nieważne. Więc jak widzicie, tutaj jest taka opcja. Tą świnkę w sumie wyszukałem, nie wiem, w ile. W 2 minuty.
Więc wystarczy poszukać jakiejś niszy, czegoś, co nie wiem, bo ja teraz też nie mam żadnych tam dzieciaków pod nosem, żebym wiedział, czym one się bawią, ale można tutaj poszukać jakichś albo zabawek, co tutaj można na AliExpress jeszcze sprzedać, nie wiem, nawet jakieś sportowe rzeczy i tak dalej. Coś trzeba poszukać, co jest tanie. Można poszukać nawet polskie odpowiedniki gdzieś tutaj na Allegro i sprzedawać albo taniej, albo samemu sprowadzać coś tam właśnie z tej zagranicy, z tych Chin i sprzedawać po prostu drożej tutaj na Allegro. I to jest dobra opcja właśnie tutaj do sprzedaży i dzięki temu właśnie wy nie wytwarzacie żadnego produktu, wy po prostu go kupujecie i potem sprzedajecie drożej. I na takiej zasadzie to działa, na takiej zasadzie dużo osób w Polsce to robi i dlatego w Polsce jest dużo rzeczy droższych. Na takiej zasadzie to działa. Jedyne co właśnie tutaj trzeba, to poczekać, nie wiem, tam ten miesiąc około, żeby po prostu wam to przysłali, bo tutaj na Allegro to pewnie tydzień się czeka, a na AliExpress trochę dłużej, więc to jest cały sens tego odcinka, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Jest to dosyć fajny sposób na zarobienie i tak jak mówiłem, jeśli chcecie, jeśli potrzebujecie tych 20 dolców, to możecie się zarejestrować tam z tego linku na to AliExpress i dzięki temu już będziecie mogli sobie kupić coś tutaj śmiesznego za te 20 dolców, czyli około 80 zł już sprzedawać bez własnej inwestycji. Po prostu można sobie zobaczyć, czy to w ogóle ktoś, kto wam coś z tego, no jak nie wiem, wystawicie sobie na Allegro, czy coś, co kupiliście z tego AliExpress, wam ktokolwiek wam no to kupi, żebyście mogli to potem sprzedać. No a ja już się z wami żegnam, tak więc to był taki dosyć fajny sposób i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!